Ja się nazywam Adam Brożyński. Obecnie studiuję tutaj na ostatnim roku studiów magisterskich z filozofii, czyli jeszcze nie jestem de facto filozofem. Jestem po licencjacie. To jest ostatni semestr. I moim zadaniem jest tu opowiedzieć o filozofii w takim życiu codziennym. Filozofii jako też czymś praktycznym, czymś, co się przydaje na co dzień. Nie wiem, na ile Państwo mają w ogóle kontakt z filozofami, filozofią w ogóle i z czym kojarzy się to słowo, ale przypuszczam, że są to raczej jakieś bardziej abstrakcyjne rzeczy. No, jacyś filozofowie siedzą gdzieś tam za tymi biurkami, wymyślają jakieś teorie, które właściwie w codziennym życiu nikomu się nie przydają. Chciałbym trochę obalić ten mit i pokazać, że jest wręcz przeciwnie, że filozofia może stanowić pewną, nazwijmy to, wręcz metodę życia, sposób życia, który pozwala łatwiej w tym życiu praktycznym się odnaleźć. Może niektórzy z Was słyszeli, że samo pojęcie filozofii pochodzi ze zbitki jakby takich dwóch słów greckich, philo i sophos. Philo to jest umiłowanie, sophos od Sofia, filozofia, prawda? Mądrość. Jest to po prostu umiłowanie mądrości. Takie były początki filozofii. Czyli ludzie, którzy zaczęli się zastanawiać po prostu nad sensem tego wszystkiego, nad swoim życiem, nad tym, jak ten świat działa, to nie byli nawet w pełnym rozumieniu tego słowa filozofowie na początku, gdzieś w starożytnej Grecji, tak jak dzisiaj nam się kojarzą właśnie z jakimiś profesorami na akademiach, to byli po prostu ludzie, którzy podejmowali taką refleksję nad światem z potrzeby życia. No i często podkreśla się właśnie to mądrość w tym słowie filozofia, ale trzeba też zwrócić uwagę właśnie na to philo. To jest tak naprawdę pojęcie, które oznacza miłość, ale bardzo konkretną, bo oznacza przyjaźń po prostu. Więc można powiedzieć, że z istoty filozofia jest rodzajem przyjaźni z mądrością. Gdzie mądrość, no nie rozumiemy tutaj tylko jakąś wiedzę na jakiś konkretny temat, prawda? No możemy nazwać kogoś mądrym i tak potocznie się używa tego słowa, jeżeli jest po prostu bardzo wykształcony, ma ogromną wiedzę z matematyki, geografii, fizyki, z jakichś konkretnych przedmiotów, ale to jeszcze nie jest mądrość. Mądrość to jest coś dalej, to jest też umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce i widzimy to niestety też na naszych polskich uczelniach i przypuszczam, że sytuacja nie jest różna w wielu przypadkach, jeśli chodzi też o Akademię Jana Długosza. Może to taka będzie trochę antyreklama, ale takie są fakty, że wiele osób rozpoczyna jakieś studia, poznaje jakąś wiedzę, no i często taką motywacją to jest odnalezienie pracy. W momencie, kiedy te studia kończą, no jakoś tam przechodzą przez te zaliczenia, prawda, tam przeplatana jest ta nauka imprezowaniem i potem tej pracy nie ma, dlatego że mimo, że posiadają tą wiedzę, nawet jeżeli by ich gdzieś tam sprawdzić, byliby w stanie ją wypowiedzieć, no to nie są w stanie jej zastosować, no i taki pracodawca takiej osoby po prostu nie zatrudni, jeżeli widzi, że ona, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnia po prostu sytuacji, jaka wydarza się w praktyce. To nie są tylko wtedy teoretyczne sytuacje. Dlatego warto jest zaprzyjaźnić się z mądrością, bo ona ma wymiar właśnie taki w naszym życiu praktycznym, że potrafimy się odnaleźć w różnych nowych sytuacjach też, no bo łatwo jest robić to, czego do tej pory nas uczono, prawda? To zrób tak i tak i tak, no i teraz to robię, ale no, życie tak nie wygląda, zawsze jakieś nowe wyzwania stoją przed nami. Jeżeli mówimy o umiłowaniu mądrości, no to ta mądrość zasadza się w prawdzie, czyli w tym, jak rzeczy się mają, prawda? Jakie są fakty. Wiele osób dzisiaj neguje, stara się negować prawdę i są też takie stanowiska jakieś relatywistyczne, że każdy ma swoją prawdę, albo że prawdy nie ma. Jeżeli ktoś nam mówi, że w rozmowie, że nie ma prawdy, zawsze możemy go zapytać, a czy to jest prawda, że tej prawdy nie ma. Jeżeli ktoś powie nam, że prawdy nie da się poznać, można go zapytać, a jak to poznałeś? Więc to są takie przykłady, w których mamy do czynienia z jakimiś twierdzeniami, jakimiś przekonaniami, które ktoś próbuje nam przekazać i one mogą być na pierwszy rzut oka bardzo chwytliwe, ale no nie są prawdziwe, da się je łatwo sfalsyfikować.
co umożliwia między innymi filozofia, właśnie przez to, że u podstaw tutaj też leży logika, czyli też jakieś zasady poprawnego myślenia, poprawnego rozumowania. Jeżeli te zasady poznamy, to bez względu na to, o czym będziemy myśleć, jakie będą nasze poglądy, to będziemy w stanie je konstruować w ten sposób, że będą one po prostu spójne i w związku z tym też będziemy zachowywać jakąś integralność wewnętrzną jako osoby, jako ludzie w naszym życiu, w relacjach z innymi, w naszej pracy. Nie będziemy popełniać jakichś głupich błędów może w ten sposób. Dlatego to umiłowanie mądrości, jakim jest filozofia, no łączymy też w jakiś sposób z umiłowaniem prawdy i dążeniem do tej prawdy. No bo jeżeli tak zastanowić się nad tym życiem, każdy ma jakieś tam swoje sprawy, rodzimy się, uczą nas różnych rzeczy. Rodzice, nauczyciele, płoniemy tą wiedzę, no jeśli chodzi o ten poziom, powiedzmy, podstawowy nauczania, czy to jest szkoła podstawowa, czy liceum, to większość z tych rzeczy przyjmujemy na wiarę. Nie ma czasu tłumaczyć na przykład pani od matematyki, skąd się wzięła ta oś współrzędnych, a co to jest, jakie to ma podstawy, dlaczego akurat tak, skąd się wzięły te wzory, jak wszystkie się dowodzi, jakie za tym stoi uzasadnienie. Po prostu mamy to przyjąć, mamy się tego nauczyć, mamy zgodnie z tym potrafić wykonać jakieś zadanie i za to dostajemy oceny, ale no, trudno tu jest bawić się w jakieś dyskusje, a jeżeli zaczniemy to robić, to nie skończy się to dla nas zbyt dobrze na takich zajęciach. Można powiedzieć tak z mojej perspektywy, może nie spodobać się to wielu nauczycielom, ale dla mnie ten szkoła podstawowa czy liceum, no to był raczej trudny czas, odbieram to jako takie coś w rodzaju takiego obozu karnego, coś w rodzaju jakiegoś takiego takiej niewoli, którą trzeba przejść, żeby mieć to za sobą. Wiedziałem, że znajdę tutaj posłuch w tej kwestii, ale tak jest prawda, dlatego że zawsze chciałem rozumieć, dlaczego akurat mam tą wiedzę. Wydaje mi się, że ogólnie to też mężczyźni czy chłopcy mają większą tendencję do buntu, akurat jesteśmy w takim silniejszym gronie, to możemy sobie jasno powiedzieć. I nie lubimy przyjmować czegoś, jeżeli nie wiemy, po co nam to jest. Ja się buntowałem przeciwko. 90% tego prawdopodobnie, co uczą to. No dokładnie. I to było dla mnie, i to też to jest kolejna, może mało poprawna politycznie uwaga, ale pamiętam, że jako jeszcze dziecko się właśnie buntowałem. Po co mi te rzeczy na biologii o jakimś tam pantofelku? Po co mi na geografii takie rzeczy? No i rodzice mi mówili, zobaczysz, jak dorośniesz, będziesz wdzięczny nauczycielom, że to ci się przyda. No i oto jestem. Jeszcze nie mogę tego do końca powiedzieć. Oczywiście no tak też z przymrużeniem oka, bo ile rzeczy jest pożytecznych. Ale no nie oszukujmy się, wiele rzeczy jest też takich, które człowiek no nie potrzebuje, a jeżeli no, pojawia się taka sytuacja, w których ich potrzebuje, to dużo lepszą umiejętnością jest zdolność wyszukiwania informacji. I tutaj kolejna rzecz, która wiąże się też ściśle z filozofią, dlatego że no, nikt z nas, każdy z nas ma ograniczoną pojemność umysłu. Nie jesteśmy w stanie tam zmieścić wszystkiego. Niektóre rzeczy nam są niepotrzebne, więc w sposób naturalny je zapominamy. To jest, tak po prostu działamy. Dopiero kiedy coś nas pasjonuje, jesteśmy w stanie się oddać temu w pełni i rzeczywiście tematykę zgłębić. Ale właśnie istotną bardzo rzeczą jest umiejętność wyszukiwania. To się przydaje i każdemu studentowi, i licealiście, i każdemu uczniowi. Dlatego, że skoro nasza pojemność jest ograniczona, no to jest kwestia tego, czy ja jestem w stanie odnaleźć rzeczywiście merytoryczne informacje, czy jestem w stanie zweryfikować, czy to jest rzeczywiście prawda, że nie powielam jakichś tam głupot, które wyczytałem w internetowych memach, czy skopiowałem z Wikipedii. Nawet umiejętność stworzenia, powiedzmy, referatu na zajęcia, no masa osób kopiuje z internetu, z tym, że to też są różne możliwości stworzenia takiej pracy, która nie musi być na podstawie mojej osobistej wiedzy, ale na podstawie wiedzy innych. Mogę to na ślepo skopiować, bez sprawdzenia, wrzucić, tak jak cała reszta klasy, powiedzmy, i wtedy wszystko się wydaje sprawa na nic. A mogę po prostu wyszukiwać tych informacji w taki sposób, żeby tylko te rzeczy, które są w jakiś sposób weryfikowalne, które są pewne, przedstawić też w jakimś określonym porządku i wyciągnąć też z nich jakieś swoje wnioski, przez co do czegoś mi się to przyda. No skoro i tak muszę poświęcić jakiś czas,
no to mogę to zrobić siedząc, kopiuj, wklej, a mogę to zrobić też przy okazji czegoś się rzeczywiście ucząc w ten sposób. Niekoniecznie to musi być nauka związana z przedmiotem tego, co przygotowuję w danym czasie, chociaż bardzo to by było dobre i pożądane, ale też pisząc pracę. Przypuśćmy, teraz piszę pracę magisterską, pisaliśmy wcześniej pracę licencjacką. To nie jest tylko kwestia samej wiedzy, ale tego, jak sformatować tekst, jak właśnie znaleźć jakieś informacje, jak wyszukiwać sobie wiadomości w książkach, przeszukiwać bibliografię. Jest masa rzeczy, które się z tym wiążą. I to są też ważne umiejętności. Więc tutaj filozofia odgrywa taką rolę, że to jest pewna refleksja ogólna nad tym, co robię nad swoim życiem. Przechodząc już teraz do takich bardziej filozoficznych też nawet pytań, to pierwsze pytanie, takie filozoficzne, jakie człowiek sobie stawia, a jeśli nie, to powinien sobie postawić, to po co żyjesz? Po co żyjesz? No bo przypuśćmy, chodzisz teraz do liceum, przekazują ci nauczyciele jakąś wiedzę, w wolnym czasie siedzisz gdzieś tam z kolegami, popijasz soczek, prawda, oglądasz jakieś może filmy, wychodzisz do kina. No i oczywiście te zajęcia mają w sobie jakiś sens. Sprawiają ci może przyjemność, zdobywasz dzięki temu jakieś doświadczenie, wiedzę, budujesz relacje z ludźmi, ale można zapytać, ale co z tego wynika w szerszym rozrachunku? No ktoś może powiedzieć, no tak, chodzę na studia, wcześniej chodziłem do liceum, chodzę na studia, no to później chcę znaleźć jakąś pracę. Ktoś jeszcze powie, no dobrze, no a później no, założyć rodzinę, wychować te dzieci, no a później i tak w ogóle co z tego? No później umrę, no i inni tak będą, no dobrze, i inni, no i po co żyjesz w ogóle? Po co jest to życie? Po co ci ludzie żyją? Po co to robią? I dlaczego akurat to robią, a nie coś innego? No bo jeżeli nie ma jakiegoś celu, takiego ogólnego, nie ma jakiegoś sensu, które za tym życiem... No to kolej rzeczy, no tak, ale skoro taka kolej rzeczy, no to można sobie zmienić tą kolej w sposób dowolny. Jaka jest racja ku temu, i to powiem tak, bo skrajne przykłady są najlepsze, że większość ludzi powie, że no warto jest być dobrym człowiekiem. Prawda? No większość ludzi tak odpowie. No, żeby się zachować. No właśnie, też umierają. No i, a z drugiej strony, no ale no, co za różnica, skoro wszyscy tak samo umierają, no to dlaczego nie być złodziejem? No ten trochę ma więcej może. Ale jak będzie umierać, to będzie złodziejem. Ale po śmierci się wszystko nie dostanie. Ale jak go nie złapią? Jak jest sprytny i go nie złapią? A psychopata na przykład, to jest jeszcze jeden skrajny przykład. On potrafi manipulować tym, że ludzie go z reguły lubią, postrzegają go dobrze, znani poznak, nie wiem, był taki serial, może kojarzycie, Dexter. Tak. No właśnie, to wiecie, o czym mówię. Był człowiek lubiany, ma pracę, a tam po godzinach po prostu morduje ludzi. No i teraz pytanie jest, dlaczego jego sposób życia nie miał być gorszy od życia kogokolwiek innego. Powiedział, no ale jak to? Przecież ty morderca zabija ludzi, to tak nie można. Zabija ludzi. Ale jaka to różnica? To jest pytanie też, prawda? No bo tak, jeżeli wszyscy kończą tak samo. Kończą tak samo, ale to jest się przyczynił, tak? Do poprawy społeczeństwa. Ale nie, ale poprawi się do społeczeństwa, a potem ono umrze. I następne. No i co z tego? Ale musiał być jakiś śladowca. No tak, no ale następna śladowca będzie ktoś inny, no też oni poumierają i ci dobrzy, którzy żyją też dobrze, też poumierają. Co z tego wynika? No nic, no to jest pytanie takie niebezpieczne dla wielu, prawda? To dlaczego? Dlaczego ja mam żyć akurat w taki sposób, a nie w inny? Wcale nie namawiam tutaj do bycia psychopatycznym mordercą. Żyjemy w taki sposób, jaki chcemy właśnie. Ale gdyby tak było... Właśnie, gdyby tak było... Zostawiają ci szkołę właśnie. Ale gdyby tak było, to znaczy gdybyśmy dopuścili taką myśl, że każdy powinien żyć jak chce, no to teraz w jaki sposób chciałbyś przekonać takiego Dextera, który chciałby ciebie zabić, bo na przykład w dzieciństwie ukradłeś tam lizaka ze sklepu, no to jesteś, masz coś na sumie, coś znalazł na ciebie. Jakbyś chciał go przekonać, że nie powinien tego robić, albo innych ludzi? No trudno znaleźć te argumenty, które... Co? Albo ja bym powiedział, że nie widział, ja to oddałem jednym. No tak, ale co z tego? Przecież to była sprawa nieodwracalna. No, czy ten lizak wrócił do właściciela? No nie wrócił, on poniósł stratę. Czy da się tą stratę naprawić? No życie jest nieodwracalne. Jak przypuśćmy, weźmiemy chociażby kartkę papieru. Mogę kartkę papieru? Jak jakaś woda jest? To zawsze obrazy do pokazania. To jest to, co robimy w życiu. Ale rzucę, podepcham. I to jesteśmy my, którzy robimy coś w życiu.
I czy teraz możemy to odwrócić? W sensie, czy mogę teraz cofnąć to wszystko, co zrobiłem? To będzie taka sama karta papieru, ona powróci na to miejsce. Trzeba wziąć nową kartę. Bo nie, w sensie nie naprawię tej szkody. Nasze decyzje, to co robimy w życiu, to są rzeczy nieodwracalne. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, jeżeli nie mamy określonego celu życia, nie wiemy, nie mamy odpowiedzi na pytanie, po co żyjemy, to tak naprawdę nie ma uzasadnienia dla tego życia, jakie wiedziemy, bo moglibyśmy przyjąć inny sposób życia. Jeżeli to ma zależeć tylko od tego, że tak chcemy, no to wtedy przyzwalamy na wszystko. Prawda? Morderca ma życie, sposób życia mordercy czy złodzieja ma taką samą wartość jak sposób życia tego, który stara się być tym dobrym człowiekiem. Więc to jest bardzo ważne pytanie, nad którym niestety no nie wszyscy się zastanawiają. Po co żyjemy? Jaki jest w ogóle cel naszego życia? Bo kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, to wtedy nie dość, że możemy dokonać pewnego osądu, do tego służy nam rozum, jest władza sądzenia. Możemy odróżnić te działania, które są złe i nas do tego celu nie doprowadzą i te, które są dobre i nas do tego celu doprowadzą. Oczywiście może ktoś obrać zły cel, na przykład jak morderca obierze sobie za cel właśnie, przypuśćmy, swojego życia, czy jeszcze pójdźmy dalej w skrajności. Ktoś sobie obierze za cel życia zlikwidowanie ludzkości, będzie dokładał wszelkich starań i wykonywał te czynności, które do tego celu doprowadzą. Więc nie tylko warto mieć cel w życiu, ale warto mieć dobry cel. Jaki to jest dobry cel? Nie będę tutaj dawał prostych odpowiedzi, tylko rzucam pewne myśli, które pokazują, że no to są sprawy istotne, żeby nie okazało się, że na koniec życia no rzeczywiście skończymy te szkoły, będziemy mieć pracę, założymy te rodziny, a na łożu śmierci się to, po co? Czy się nam cele zmieniają na bieżąco czas. Ale jakie cele? To są te cele cząstkowe, prawda? Że teraz chcę, no tak jak teraz jesteście w liceum, no chcę zdać maturę, powiedzmy. To jest najważniejszy na dany czas może być cel. Ale gdy już zdam maturę, no to trzeba się zapytać, co dalej? No i teraz, jeżeli tylko szukam tych cząstkowych, kolejny cel, no to osiągam. Przypuśćmy, znajduję pracę. No mam już pracę. No i co dalej? No to teraz... Zbieram na samochód. Mam samochód, no ale co dalej? No co robić? Siedział się, patrzył, jeździł nim. No dobra, ale potrzebujemy tych celów, żeby móc podejmować kolejne działania. No i zbliżamy się do kresu życia i wtedy powstaje pytanie, po co to wszystko było? Nie po co był samochód, nie po co była rodzina, żona, nie po co była szkoła, tylko po co to wszystko było? Żeby żyć szczęśliwie. No ale co to jest właśnie szczęście, że skoro umieram i to wszystko muszę zostawić. Nazbierałem tego wszystkiego i co z tym zrobić? No rodziliśmy się nie z wyboru i jakoś trzeba to przeżyć. No tak, no więc to jest jedna z opcji. To jest opcja, która mówi, nie chciałem tu być, to jest jakaś kara. Muszę to po prostu przejść do końca. Różne są opcje. Nie chcę tu na razie podawać żadnej jakiejś gotowej odpowiedzi, tylko pokazuję z tej perspektywy. Ale ja tak o tym nieraz myślałem i ja tak sobie postawiłem, że łatwiej było po prostu się nie urodzić. Co jest niemożliwe. Więc ta opcja odpada. Więc ta opcja odpada, bo o ile można, są ludzie, którzy rzeczywiście stwierdzają, że to życie jest bez sensu, no i na przykład targają się na nie, dokonują samobójstwa. I oczywiście mogą to zrobić, bo nawet jakby tam ktoś ich powstrzymywał, to prędzej czy później znajdą taką możliwość, żeby tego dokonać, ale nie są w stanie wrócić na powrót do łona swojej matki. Tak jak pokazałem to na przykładzie tej kartki papieru. Co się dokonało, trzeba przyjąć. I filozofia też daje taką perspektywę na to, co jest możliwe i ode mnie zależy, a co jest niemożliwe, co ode mnie nie zależy i co powinienem zaakceptować. Jest taka modlitwa przypisywana Markowi Aureliuszowi, gdzie tam właśnie prosi Boga, nie wiadomo do końca, czy to on to napisał, ale której właśnie prosi Boga o to, żeby mu wskazał te rzeczy, które zmienić może i siły do tego i jednocześnie pokazał, czego zmienić nie może i żeby się tym nie przejmował. Bo nasze życie jest pełne różnych trosk. I wiele z tych trosk je uprzykrza, sprawia, że jest po prostu nieznośne. I co więcej, wiele z tych trosk, które sprawiają, że to życie jest nieznośne, to jest zamartwianie się o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Co utrudnia nam zajęcie się rzeczami, na które mamy wpływ. I dzięki czemu możemy coś w tym życiu osiągnąć. I to jest taki wymiar praktyczny filozofii, który też pokazuje, na czym polega ta przyjaźń z mądrością. Że ta mądrość, jako ta nasza przyjaciółka,
jest w stanie nas pokierować w życiu właśnie ku realizacji naszych celów, wskazać też, jakie są te dobre cele, które mogą uczynić właśnie nasze życie szczęśliwym. I co jeszcze? No przede wszystkim... Mając cele, jak można byłoby żyć? No można żyć, dlatego że co do celu, to są takie dwie perspektywy. Jedna to jest taka, że cię zapytam, jaki jest twój cel życia? Czy była taka nawet sonda, ktoś przeprowadził, że szedł po ulicy z mikrofonem, podchodzi do ludzi i po co żyjesz? No i dla wielu ludzi to było szok. Część odpowiadała, ale część była tym zaskoczona i po prostu nie wiedziała, coś próbowała kombinować na miejscu. Ale są dwa sposoby, żeby dowiedzieć się prawdy. Albo zapytać kogoś, po co żyje i oczekiwać odpowiedzi, albo obserwować jego działania, to co robi i zobaczyć, do czego to prowadzi. No jeżeli widzimy murarza, który niesie cegły i gdzieś je układa, prawda? Tam zaprawę rzuca, to my patrząc na to, co on robi i patrząc na to, jak te cegły układa, możemy się domyślić w którymś momencie, że coś buduje i co buduje. A jak go zapytamy i nam na przykład skłamie, odpowie, że chodzi o coś innego, no to mu nie uwierzymy, bo przecież widzimy po jego działaniach, w jakim kierunku zmierza, jaki jest cel tych jego działań. I to samo w przypadku człowieka. Czasami nawet sami siebie możemy okłamywać i twierdzić, że cel nasz życia jest taki, a taki, ale jeżeli przyjrzymy się temu, co robimy, jak żyjemy, no ktoś może powiedzieć, no ja to właśnie żyję tak, bo chcę skończyć szkoły, chcę zyskać wykształcenie, mieć tą dobrą pracę, założyć rodzinę. No patrzymy, a on na co dzień zamiast siedzieć przy nauce, to gra w gry komputerowe, tam wieczorami wyskoczy z kumplami sobie coś tam wypić, czy zapalić, czy jeszcze tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I to jego życie zmierza w zupełnie innym kierunku. On chce osiągnąć cel X, a zmierza w kierunku Y. Więc to jest też istotna rzecz. To są różnice między tym a tym, bo na przykład jak ja się na to chcę pograć, to mam sens się zluźnić czy coś. Tak. Ucząc się chcę jakąś wiedzę. A żyć to ja po prostu zacząłem żyć, ale ja nie podjęłem tej decyzji. Tak, ja nie mówię o tym, że to jest złe w tym momencie. Nie wartościuję tego, że złe jest na przykład, jak ktoś siedzi przy komputerze i gra w gry, bo są ludzie, dla których to jest sposobem na życie, którzy biorą udział w jakichś tam turniejach, to jest ich pracą na przykład. I to? Nie, mi chodzi o to pytanie po co. Mhm. Bo jak ktoś zaczyna coś robić, ma konkretnie jakiś cel, właśnie to ustala, że zrobi to po to, to po to, a ja przecież nie miałem takiej możliwości, urodzę się, żeby to. Po prostu się urodziłem. No tak. I to jest też ważna uwaga, bo należy w takim razie zapytać, że skoro pewne cele wyznaczam sam swojego życia, te cząstkowe, ale nie było moim zamysłem się urodzić. To nie był mój pomysł. Więc można też zadać pytanie, jaki jest cel, nie w kontekście tego, co ja sobie wymyśliłem, tylko czy istnieje jakiś cel narzucony z góry, powiedzmy. Jakiś cel, no, narzucony może złe słowo, ale w sensie cel ustanowiony. Bo... Na tą chwilę patrzymy tylko w jeden punkt, że robiąc cokolwiek, mamy i tak cel. A może zrobić coś bez celu? No tak, na przykład... Z chęci, na przykład chciałbym coś zrobić. Ale no jak chcesz, to jest cel. I tak pojawia się ten cel. Nie wiem, a chęć to już jest cel. I tak patrzymy w jeden... Działania bezcelowe to mogą być działania spontaniczne. Na przykład spontaniczny taniec, prawda? Jakbym tu zaczął tańczyć sobie mieniące, no to też bym powiedzieć, no po co mi terapii? No ja bym mógł odpowiedzieć, no nie wiem, po prostu. No zachcianki. No, jakieś zachcianki, które nie do końca musiały być uświadomione. Ale na razie nie wchodzimy w to głębiej. Chciałem tylko pokazać, że to są rzeczy, nad którymi no nie myślimy zbyt często, bo jesteśmy gdzieś zabiegani i zwracamy raczej uwagę właśnie bardziej na te cele cząstkowe, na to, co jest na bieżącą chwilę potrzebne. Człowiek więcej myśli tym korzystać. No tak się mówi, ale ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że w wielu wypadkach my tylko myślimy, że myślimy. Nam się wydaje, że o czymś myślimy, a tak naprawdę powtarzamy pewne rzeczy, które usłyszeliśmy może w radiu, w telewizji, jakieś opinie. To nie jest myślenie. Myślenie to jest zaczyna się w momencie, kiedy zapytam, a czy na pewno? Albo dlaczego tak jest? Wtedy to jest myślenie. Na przykład w kontekście... Teraz różne debaty się odbywają, prawda? Czy to dotyczące polityki, czy ta partia robi źle, czy tamta robiła źle, a jak to Trybunał Konstytucyjny, a tu aborcja, a tu strajk kobiet. No masa jest takich tematów bieżących społecznych. I to, czego mnie na przykład w tym wszystkim brakuje, to jest to, że jak to dzisiaj wygląda? No wygląda tak, że bierzemy teraz kogoś, kto jest jednego zdania, sadzamy go, kogoś, kto jest drugiego zdania, sadzamy go i mówimy start, prawda? Gong tam. Rozbrzmiewa i oni się tłuką na słowa.
I to nie jest myśl, to nie ma nic wspólnego z myśleniem, z dialogiem. Myślenie zaczyna się w momencie, kiedy próbujemy zrozumieć argumenty z drugiej strony, kiedy druga strona, co by było bardzo pożądane, próbuje zrozumieć nasze i chcemy razem dojść do prawdy, do tego, jak jest w rzeczywistości, a nie tylko forsować swoją ideologię narzuconą. I tego brakuje też w debatach publicznych. A ważna sprawa jest taka, i co ja widzę też z doświadczenia z innymi ludźmi, że w momencie, kiedy mówimy o swoich poglądach, szczególnie na jakieś drażliwe tematy, to często właśnie jesteśmy nierozumiani i dopisuje druga strona sobie tam jakieś inne rzeczy. No, ja na przykład jestem zwolennikiem właściwie rozumianego patriarchatu. Nie będę teraz wyjaśniał do końca, ale wszedłem w polemikę z taką osobą, która mi zarzuciła, że, co w ogóle nie wynikało z mojej odpowiedzi, że jestem, no tam, pomijając tam jakieś te tak zwane hejty, które padały, no, seksista, i że jestem przeciwko, nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, przeciwko czerpaniu kobiet przyjemności z seksu. No ja tak czytam to zdanie i mówię, w ogóle, skąd się to komuś wzięło? Ale to jest dobra rzecz, która pokazuje właśnie to, że bardzo często przypisujemy innym jakieś swoje wyobrażenia na ich temat. Czyli zamiast ich posłuchać, co oni tak naprawdę mówią, co oni chcą nam przekazać, jakie jest ich zdanie, to budujemy sobie ich jakiś fałszywy obraz, takiego chochoła, prawda, słomianego, czy jakieś takie wyobrażenie i uznajemy, że to są właśnie oni. Przy czym rozpoczynamy walkę, prawda, próbujemy zwalczyć tego chochoła. Filozofia pozwala nam tutaj właśnie na odsunięcie się trochę od takich, nie jest to nigdy stuprocentowo do końca możliwe, ale zdystansowanie się chociażby na tyle, żeby jednak postarać się zobaczyć, kim naprawdę jest ta druga osoba i co ona naprawdę myśli, a nie postrzegać ją tylko przez pryzmat swoich kategorii, dlatego że no, różnych ludzi mamy na tym świecie. Różnych też, tak nazwijmy to w cudzysłowie, świrów są na przykład pośród takich filozofów, ale nie tylko filozofów, bo właśnie filozofami jesteśmy wszyscy w jakimś stopniu. No i mamy ludzi, którzy uważają, że świat nie istnieje, jesteśmy w Matrixie. No, słyszeliście takie teorie, film pewnie każdy widział. No i że to jest tylko iluzja. Buddyzm mówi, że to jest wszystko iluzja. No i inaczej taka osoba będzie poruszać się w świecie, niż ktoś, kto uważa przeciwnie, że mamy do czynienia z realnymi osobami, że ten świat jest rzeczywisty. Mamy ludzi, którzy uważają, że ta rzeczywistość składa się z ducha i materii. Jest ten duch, który ożywia tę materię i tak człowiek żyje. Ale mamy też takich, którzy powiedzą, nie, to wszystko da się sprowadzić do biologii, do fizyki, to jest wszystko tylko mechanika, wszystko jest zdeterminowane. No i mamy teraz niesamowitą ilość takich perspektyw. Niektórzy to w ogóle są takimi właśnie solipsystami, co uważają, że tylko ja istnieję, a wszystko inne to jest produktem tego ja. Ale każda z tych perspektyw ma jakieś konsekwencje praktyczne. I tych perspektyw jest multum. Więc pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, czy moja perspektywa na świat jest właściwa, skoro jest tyle innych, i jak ja to poznaję, w jaki sposób to rozstrzygnąłem. A z drugiej strony, że może domyślnie zakładam, że inni ludzie myślą dokładnie tak samo jak ja. I zupełnie nic nie pojmą z tego, bo to jest tak jakby rozmawiać z kosmitą. Może czytaliście Małego Księcia. To jest dosyć ciekawy przykład tego, tam mamy książę po tych planetach sobie tam lata. I na każdej planecie mamy kogoś właśnie zafiksowanego na swoim świecie, prawda? Jest tam jakiś król, który rządzi i on właśnie widzi, postrzega wszystko w perspektywie tej swojej władzy. Mamy tam jakiegoś bankiera, który tam sobie tylko przelicza, nie, to był chyba matematyk, co liczył gwiazdy, prawda, i które tam są jego własnością. No i generalnie każdy z nas na jakiejś takiej planecie tkwi i bardzo istotne jest, żeby też zobaczyć, że te inne planety istnieją i może się wybrać czasami na którąś z nich, żeby nawiązać jakiś kontakt. Z tym wiąże się takie pojęcie jak metanoia. Może nie słyszeliście tego słowa, ale na pewno słyszeliście jego polskie tłumaczenie, które brzmi nawrócenie. Teologia chrześcijańska przejęła właśnie to pojęcie metanoi, które składa się z dwóch członów. Bynajmniej nawrócenie, czyli ta metanoia, nie oznacza nawrócenia się w sensie stania się człowiekiem religijnym tylko. Ono znaczyło przede wszystkim zreflektowanie się nad swoim działaniem, wyciągnięcie wniosków z tego, co zrobiłem i zmianę swojego myślenia. Meta od tego, co przekracza, tak jak jest metamatematyka, to jest nauka, która bada matematykę. Metafizyka,
to jest nauka, niektórzy nie nazywają tego nauki, ale refleksja nad rzeczywistością, która przekracza ten wymiar jej fizyczny. I tak samo metanoia to jest przekraczanie czy wychodzenie ponad umysł. No bo jeżeli w jakimś stanie umysłu, jakieś miałem poglądy, zrobiłem jakąś rzecz. No zaprosiłem dziewczynę na randkę. No i oblała mnie winem i wyszła, bo coś zrobiłem nie tak. To w tym momencie, kiedy ja zaczynam się nad tym już zastanawiać po całej sprawie, co może zrobiłem źle, co nie tak, to już wtedy nie działam zgodnie z tym sposobem myślenia, który sprawił, że kieliszek został na mnie wylany. Już wychodzę ponad. Zaczynam myśleć o tym swoim myśleniu, czy ja dobre miałem spojrzenie na perspektywę i w ten sposób sam siebie przekraczam. Staje się w jakiś sposób większy od samego siebie. No i to jest jakby też istota filozofii, bo jeżeli jest to umiłowanie prawdy, jest to umiłowanie mądrości, no to najpierw muszę przyznać, że no nie znam całej prawdy. Nie jestem mądry do końca. No może trochę jest. Ale nie do końca. Jest coś, czego nie wiem, jest coś, czego nie potrafię, jest coś, czego mogę się nauczyć. W związku z tym potrzeba jest trochę pokory, że nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Mimo, że każdy z nas tak lubi sobie pomyśleć od czasu do czasu. I filozofia pomaga w tej perspektywie no, zapoznać się też z różnymi możliwościami, jakie daje nam życie, z możliwościami myślenia, no bo często jest tak, że też zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, czy gdy wchodzimy w jakieś dyskusje, no to z góry stawiamy się w opozycji do tych, którzy myślą inaczej niż my. Ale warto jest przyjąć do wiadomości, że taka możliwość też istnieje, że no coś sprawiło, że ta osoba akurat w takie rzeczy uwierzyła, że przyjęła taki światopogląd. Jak nam się to przydaje, gdy jesteśmy w liceum, gdy idziemy do pracy, gdy jesteśmy na studiach? No także cały czas jesteśmy w grupie jakichś osób. Wchodzimy w relacje ze swoimi kolegami, z nauczycielami tak samo, z innymi ludźmi. No i na pewno wielu z was się też zastanawiało, jak to jest, że niektórzy ludzie są jacyś zamknięci w sobie, tacy skryci, nie bardzo ten kontakt nawiązują, no albo na przykład są takimi kozłami ofiarnymi, gdzieś tam się trafiają i zrywają. Inni z kolei są przywódcami w jakiś sposób, że kierują grupą, co oni powiedzą, co zrobią, to wszyscy za nimi idą. Jeszcze inni przy nauczycielach na przykład, no przychodzą sobie, tak, i przepraszam, proszę pani, chciałbym zapytać, prawda, jakaś taka postawa wystraszona, a ktoś inny idzie prosto, spokojnie pyta, co miał zapytać, czy prosi o coś i na przykład łatwiej mu przychodzą pewne rzeczy. To nie jest tak, że się rodzimy, no jak to się mówi, jakie wie Pani Boże stworzy, taki nie masz, już teraz taki zostanie. Człowiek bardzo wielu rzeczy musi się uczyć. Co jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą się uczymy? Jako dzieci. To może powiedzieć. Podstawowe rzeczy. To jest bardzo istotne w późniejszym życiu. Chodzić. No właśnie, musimy się nawet nauczyć chodzić. Jakbyśmy nie byli wychowywani przez rodziców, którzy nas tam próbowali do góry i żebyśmy na tych nogach tuptali, to przecież są przypadki dzieci, które były wychowywane gdzieś tam przez... były pozostawione i karmione przez wilki. W jakiejś tam wiosce. Był taki przypadek nawet. Teraz trudno mi przywołać konkretną datę i gdzie to było. Ale one chodziły na czworaka. Po prostu naśladowały to, co się działo. No bo sami pomyślcie. Byliśmy takimi małymi dziećmi, to chodzenie na tych dwóch nogach to było w ogóle niewygodne jakieś. Tu się człowiek chwieje, wywraca, na tyłek upadnie. To może pal to licho i chodzi na czworaka. Ale jednak musimy się przełamywać. Czyli zapierać się siebie. Przyjmujemy tą niewygodę, bo trochę poboli, ale potem mogę sobie chodzić, a nawet biegać mogę, prawda? Po co chodzić, jak można biegać? Jak to Forrest Gump powiedział. To jest jedna rzecz. A druga istotna rzecz, która też nam pozwala w jakiś sposób poruszać się, ale w tym świecie społecznym, świecie ludzkim, to jest język. Wszystkie twierdzenia nauki, wszystkie zdania, wszystko, czego się uczycie, czy to będzie geografia, matematyka, fizyka, wszystko to jest w języku, w zdaniach. No i mało kto się też nad tym zastanawia. A mamy też taki dział nawet konkretnych filozofii, bardzo potężny, jak filozofia języka, która zadaje pytania,
kurczę, skoro cała wiedza ludzkości i to, że jesteśmy ludźmi, bo zwierzęta nie mają języka, w tym sensie jakieś tam mają pierwociny, jakieś tam delfiny, prawda, tam kwiczą sobie w tych basenach, czy tam w morzu, w oceanach, przepraszam. Ale nie są w stanie przekazać kultury. To, że żyjemy sobie w takich budynkach, mamy tutaj ogrzewane pomieszczenia, projektory i to wszystko, jeden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić. To potrzeba było nie tylko wielu ludzi, ale wiele pokoleń ludzi i tej skumulowanej wiedzy, która nas do tego doprowadziła. I tylko człowiek jest w stanie coś takiego w całej przyrodzie wytworzyć. Więc skoro to wszystko zawiera się też chociażby w takim języku, warto zadać pytanie, to czym jest ten język? Do czego on służy? Czy on służy do tego, żeby drugiemu wrzucać, a ty głupi, ty w ogóle się nie znasz na tym, jakieś bluzgi do jakiegoś hejtu tak zwanego? Czy służy czemuś innemu? Na przykład komunikacji. Jedna rzecz. Budowaniu relacji. Czy właśnie odkrywaniu tej prawdy. No bo w momencie, kiedy z kimś się zgadzamy, od razu nawiązujemy z nim lepsze relacje. No trudno byłoby się dogadywać zupełnie nie mogąc się komunikować językowo. Gdzie język nie rozumiem tylko jako słowa, ale wszystko, co napiszemy, prawda? Co napiszemy, co przekażemy na różnych nośnikach. Słowo jest generalnie czymś, czy informacja, niesprowadzanym do materii. Ktoś może mieć pogląd właśnie taki materialistyczny, biologiczny, powie, no przecież my jesteśmy tylko tak zwierzęta i no co tu dużo się rozwodzi na ten temat. Ale zobaczcie, te słowa, które mówię, one też się tutaj nagrywają, na przykład na cyfrowo, na urządzenie. Można je zapisać też na papierze. No i teraz ktoś by mógł zniszczyć ten nośnik, ktoś by mógł ten papier spalić, ktoś by mógł moje słowa zagłuszyć tutaj, nie wiem, jakąś trąbką. Ale pytanie, czy on wtedy zniszczył słowa jako takie, jako jakąś informację? No nie. On uniemożliwia jej przekazanie, ale sama w sobie ona nie daje się do tego sprowadzić. Prawda? Więc wracając do tego nawrócenia, tej metanoi. Cała filozofia w tym sensie praktycznym polega właśnie na tym, żeby wyjść o krok wyżej. Żeby nie spoglądać tylko na to, co powierzchowne. Jeżeli jesteśmy w stanie to robić, to jesteśmy w stanie nie tylko zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza, zrozumieć innych ludzi, czyli być bardziej komunikatywnym, ale też zrozumieć siebie. Bo to pierwsze pytanie, o którym mówiłem, po co żyjesz? Nawet jeżeli sobie na nie odpowiemy, no to też w jakiś sposób determinuje, czy jest powiązane z pytaniem, kim jestem. Prawda? Bo zależnie od tego, co robimy, to determinuje naszą tożsamość. Jeżeli ktoś z was zacznie piec chleb, no to będzie piekarzem. Jeżeli ktoś ożeni się, to będzie mężem. To są te cele cząstkowe. Prawda? Ale czy na przykład siedząc przed komputerem, jesteś piekarzem, pracujesz na pełny etat, masz swoją piekarnię nawet. Tu w Częstochowie mamy Jędrykę i Musiorskiego, dwóch potentatów chlebowych, tak nazwijmy. No i oni są piekarzami. Każdy powie, no to jest piekarz, to jest Musiorski. No piekarz, Jędryka, piekarz. No ale czy Jędryka czy Musiorski są piekarzem, kiedy grają w gry komputerowe? Nie wiem, czy akurat grają, ale powiedzmy. Albo kiedy grają w golfa. No to już lepszy przykład. No nie, no wtedy są golfistami. Więc jak określam swoją tożsamość? Czy na podstawie tego, czym, jak zarabiam na życie? Czy na podstawie tego, w jakie relacje wchodzę z innymi? Czy to określa istotę mojej tożsamości? No tak, no, ale mogę przecież no, się nie żenić, mogę nie piec tego chleba. Tych rzeczy mogę nie robić. Więc to jest kolejne pytanie. I też ciekawą rzecz, jak powiedział Saint-Exupéry, Mały książę, to jest ciekawa książka, ale polecam wam bardziej jego też twierdzę. To jest jego dzieło życia. I tam powiedział, że człowieka, o człowieku, o to kim jest człowiek, nie można powiedzieć patrząc na to, co robi w większości na przykład swojego czasu, ale na to, o czym nigdy nie zapomina, czego nigdy nie zapomina zrobić. I to jest też pewna wskazówka, jak to rozeznawać w swoim życiu. Bo, ale ciężko mówić tak w sumie ponad społeczeństwo, jak mamy ciężko od małego do zadania zasady moralne. Że od małego mamy wbierane i wbierane. No tak, ale można też zapytać, dlaczego są takie, a nie inne? Skąd to wynika? No bo gdyby było, bo można przyjąć takie stanowisko, no, od dziecka mi narzucają taką perspektywę. A może ja chcę inaczej.
Ale też trzeba zadać pytanie, skoro dzieje się tak przez wiele lat, a może nawet tysięcy setek, że pewne wartości się przekazuje, a pewne odrzuca, to dlaczego akurat? Jak to się stało, że te wartości dominują? Że żyjemy w społeczeństwie, w którym te dominują, a na przykład w społeczeństwach, w których wartości były inne, narzucano inne wartości, tak to nazwijmy, bo zawsze jakaś tam kontrola tego jest, no to ileś z tych społeczeństw całkowicie już przestało istnieć. To jest też kwestia, nie tylko negowanie, bunt, on akurat, ja to wiem po sobie, że jest czymś naturalnym dla człowieka, który nie rozumie pewnych rzeczy. Tylko, że bunt jest czymś dobrym w tym kontekście, kiedy zmusza nas do myślenia, do zapytania, ale dlaczego? Bo takie jest pytanie, ale dlaczego mi to narzucają? Tylko różnica jest taka, że mamy dwa podejścia. Albo rzeczywiście zapytam się, no ciekawe dlaczego i zaczniemy próbować szukać odpowiedzi na to pytanie, albo jest to tylko okrzyk, no dlaczego, i zaczynamy z tym walczyć, nie wiedząc, nie rozumiejąc tego. Więc w ten sposób. Ja myślę, że możemy przejść teraz trochę do pytań, bo może macie jakieś uwagi czy pytania ze swojego życia, które, nie wiem, jakby filozofia mogła się odnosić do waszej sytuacji jako uczniów, nie tylko zresztą uczniów. Nawrócić się można w każdym wieku, czego jesteśmy przykładem. Może zadam takie pytanie, jak właśnie do tej pory, co wam się kojarzyło z filozofią, czy co w ogóle się kojarzy z filozofią? Komunikacja. A mieliście taki przedmiot? Nie mieliście czegoś takiego? No, wbrew pozorom wielu filozofów było, miało umysły ścisłe. Tak, Leibniz na przykład, przecież, który... No, Leibniz to humanista. No właśnie. No, dzisiaj taki podział zapanował, prawda, że to humaniści, co ścisło. Ja na przykład występuję tutaj jako filozof, ale prowadzę swoją firmę informatyczną, na przykład piszę programy, algorytmy, więc nie widzę, gdzie by miała być ta nie wiem, sprzeczność, czy jakiś problem między ścisłym rozumowaniem a filozofią, co powiem więcej. To jest bardzo niedobry podział, szczególnie niebezpieczny w rękach filozofów, którzy właśnie uważają, a ci tam matematyka, to ścisłe myślenie, a co mi to, bo wtedy pojawiają się różne pomysły, które mają wpływ na historię. Prawda? No, mówi się, że Trzecia Rzesza i wiele pomysłów było zaczerpnięte, no wiadomo, tam nie, może to by trzeba szerszy temat, ale z myśli Fryderyka Nietzschego. Z kolei komunizm, no to mamy Marx, Engels, to jest filozofia, to nie jest Platon. Na przykład mówi się, że to u niego są początki totalitaryzmu, więc to są takie niechlubne przykłady, powiedzmy. No są też i jest oczywiście ta lepsza perspektywa filozofii, gdzie rzeczywiście to życie, ta filozofia nam ułatwia. Ale jeżeli jest to rzeczywiste dążenie do prawdy, a nie próba zamykania gdzieś oczu na jakieś aspekty rzeczywistości, ignorowania tego, albo próby jeszcze zwalczania i unicestwiania. Prawda? A tym bardziej myślę, że jeżeli jesteście w technikum, no to macie do czynienia z budową może jakichś maszyn, urządzeń, prawda? No to jest coś normalnego. Ale jest różnica między kimś, kto potrafi jakieś urządzenie rozebrać, czy poznać zasadę funkcjonowania, a kimś, kto potrafi stworzyć pomysł na jakieś nowe urządzenie, które będzie spełniało jakieś działanie. No i wtedy potrzebujecie z jednej strony całą tą wiedzę techniczną, czyli znać się na, powiedzmy, nie wiem, elektronice, na mechanice, maszyny rzeczy, tą fizykę musicie pojąć, matematykę, ale z drugiej strony potrzebna jest też jakaś pomysłowość, czyli jakieś takie myślenie, jak to się mówi, out of the box. Czyli no mamy różne pomysły, jakieś działania są wykonywane przez tą maszynę, ale chcielibyśmy zrobić coś innego albo coś, żeby robiło prościej. No i wtedy to nie jest kwestia takiej wiedzy wyuczonej. Trzeba się zastanowić nad tym, jaki cel właśnie chcemy uzyskać i dopiero znaleźć do niego środki. Więc myślę, że i w kontekście takiego myślenia technicznego tutaj filozofia ma wiele do zaoferowania. Co więcej, wielu fizyków i do któregoś momentu to było czymś normalnym. Poza tym kursem
rzeczywiście no, technicznej tej wiedzy matematyki, fizyki i tak dalej. Studiowało też filozofię, to był przedmiot obowiązkowy. Właśnie dlatego, że to wszystko wywodzi się z filozofii tak naprawdę. No, pierwsi filozofowie to byli matematycy. Platon mówił, że jak ktoś matematyki nie zna, to nawet niech się nie pojawia w jego akademii. Więc mówimy, a dzisiaj się kojarzy bardziej, prawda, z humanistami, że oni to tam z tej matematyki to szkoda dawać. No, więc to by było tyle ode mnie. Nie wiem, czy was jakoś zachęciłem do tej filozofii, czy zniechęciłem. Bardziej chciałem pokazać nie tyle filozofię jako przedmiot jakiś akademicki, ale to, że to jest pewien sposób na życie, pewien sposób działania w świecie, który umożliwia różne rzeczy. Jak zobaczymy na ludzi, którzy pokończyli filozofię, to się mówi, a jaką pracę potem będę miał, a co z tego będę miał? Dużo osób właśnie filozofię studiuje jako nie swój jedyny kierunek, ja akurat studiuję jako jedyny, ale dużo osób studiuje nie jako jedyny i ma też inne zajęcia. No ja akurat nie potrzebowałem jakiegoś specjalnego wykształcenia do tego, żeby firmę swoją mieć informatyczną, bo gdzieś jakoś samodzielnie tą wiedzę nabywałem. Ale to są ludzie w różnych branżach, gdzie byście się nawet nie spodziewali. No taki może też mało chlubny przykład będzie, ale Palikot, prawda? Ja tam znowu tą wódką handlową. Może Gowin lepszy. No właśnie, ale sporo jest takich postaci też, które są filozofami, a których nie kojarzymy może z tego, które osiągnęły pewien sukces nie dlatego właśnie, że były jakieś super geniuszami tylko w jednej dziedzinie, a dlatego, że miały pewne zrozumienie ogólnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Relacji z ludźmi, społeczeństwa. Więc tyle ode mnie. Jeżeli jeszcze jakieś są pytania, to zapraszam, a jeżeli nie, to dziękuję bardzo. I zapraszam do studiowania. Bardzo tak jeszcze na marginesie, tak dopowiem, że też same studia się różnią filozofią od innych kierunków, bo tutaj spokojnie sobie można i nawet taki kontakt z wykładowcami jest inny, gdzie porozmawiać, przyjść na herbatkę, posiedzieć po gawędzi, nie ma takiego czegoś, co zauważyłem. Jeden semestr studiowałem filologię polską, już po licencjacie z filozofii. To była zupełnie inna rzeczywistość. Tyle tylko powiem. A nie mówcie tam pierwszą tylko nie mówcie.